historia pokazuje, że te starcia pod Beskidzią Zagłębiem, zwłaszcza tutaj w Bielsku-Białej, były zazwyczaj wyrównanymi spotkaniami, ale dzisiaj nie pozostawiliście wątpliwości, że byliście lepsi i zasłużenie wygraliście. No, zdecydowanie wygraliśmy i myślę, że oddało nam dzisiaj to, co zabrało nam w pierwszym meczu w tej rundzie u nich, bo tam skończył się mecz wynikiem 1-1, ale my żeśmy mieli mnóstwo sytuacji i tylko nasz błąd, żeśmy tych sytuacji nie wykorzystali. Dzisiaj nam to wszystko oddało, no, wygraliśmy zdecydowanie i to, co powiedziałem wcześniej, przy odrobinie szczęścia ten wynik mógłby być dużo wyższy. No właśnie, mógłby być dużo wyższy, bo tych sytuacji stworzyliście co niemiara. Strzałów na bramkę też było no, bodajże dwucyfrowa liczba. No to cieszy, że je sobie stwarzamy. Dzisiaj padły 4 bramki. Najważniejsze, że o 3 więcej niż przeciwnik i to jest pocieszające. My dążymy do tego, żeby tych sytuacji było jak najwięcej. No i tego bym życzył sobie i drużynie w następnych meczach. Ciężko szukać jakichś minusów po takim spotkaniu i chyba jedyne, czego można się doczepić, to te 7-8 minut może tej koncentracji na początku drugiej połowy. Minusy zawsze będziemy znajdować, bo jakbyśmy rozbili ten mecz na czynniki pierwsze, to by się kilka sytuacji znalazło. A druga rzecz to jest taka, że nigdy nie będzie tak, że przeciwnik się przed nami położy. Oni nie mieli nic do stracenia, otworzyli się, wyszli wyżej. Najważniejsze, że my potrafiliśmy na to odpowiedzieć i wyjść z tego, w cudzysłowie, jeśli można tak nazwać, małego kryzysu. No i pokazaliśmy, że dzisiaj byliśmy bardzo, bardzo silną drużyną. Pierwsza bramka Twojego autorstwa Stadionu Świata, trzeba przyznać, najładniejsza albo chociaż jedna z najładniejszych w Twojej karierze? Nie pamiętam tego aż tak, aczkolwiek kilka by się takich znalazło. Ja się cieszę, że pomogłem drużynie i to najważniejsze, że wygraliśmy ten mecz. W tym tygodniu prezes Kłys powiedział, że wymaga od Was w tych 3 ostatnich meczach 7 punktów. Bierzecie to jako szatnia w ciemno, czy jednak ten sportowy charakter wymaga od Was, że celujecie w komplet 9 punktów? Nie, no celujemy jak najwięcej. No my celujemy w komplet 9 punktów. Wiadomo, że wymagania są duże, wszystko się może wydarzyć, no ale celujemy jak najwyżej.